Emil Cioran powiedział, że oddałby za nią wszystkich poetów. Za życia anonimowo wydrukowała parę wierszy. Emily Dickinson po opublikowaniu całego jej dorobku w 1955 roku została uznana za najwybitniejszą amerykańską poetkę. Tłumaczyli ją na polski Kazimiera Błachkowiczówna, Ludmiła Mariańska, Andrzej Szuba, Stanisław Barańczak, Ryszard Mierzejewski i Krystyna Wenkowska. W wydawnictwie Oficyna ukazał się wybór wierszy Emily Dickinson w przekładzie Krystyny Wenkowskiej. 12 grudnia o 18 w Muzeum Literatury odbędzie się spotkanie z Krystyną Wenkowską, które będę miał przyjemność prowadzić i serdecznie Państwa na nie zapraszam.